Siemano wszystkim, jest to druga część poprzedniej sesji z Spyro 3, tak więc bez zbędnego przedłużenia lecimy z Koksem. O, patrzcie jaki jestem mały generalnie. I dobra, no co, ruszamy w takim razie na jedyny poziom, który nam tutaj został, czyli portowy szlak. Ale zanim ruszymy, to szybka synchronizacja, tak więc dół, góra, 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 dół, góra. I lecimy na... O nie, czekajcie, to nie ten poziom, przecież robiliśmy już... Portowy szlak, co ja żem odwalił teraz? To nie ten poziom zupełnie. Jezus Maria. Trzeba stąd wyjść, ale natychmiast. Przecież tutaj byłem już. No, o ten poziom mi chodziło, czyli kopalnie dinozaurów, a nie jakiś tam portowy szlak, który już i tak robiłem, tak więc ten poziom mamy teraz robić. No, to jest ostatni poziom, który nam został, nie licząc poziomu Sparksa i bossa i bonusowego poziomu. Tak więc teraz możemy powiedzieć, że został nam tylko boss i Sparks i bonusowy poziom, więc... Trzy poziomy raptem zostały nam, nie licząc tego. Czyli najlepszy poziom zostawiłem sobie na koniec, innymi słowy. Oh yeah, zaczynamy kurde sobie teksański klimat. No bo to w sumie można by powiedzieć, że jest coś a la Texas w sumie. Tak patrząc na ubiór tych wszystkich dinozaurów, w co oni są uzbrojeni, normalnie Lucky Luke się tutaj przypomina aż. I czemu na samym starcie dostaje tak w mordę? No halo, co ja zrobiłem wam kurcze pieczone? Ja tylko tutaj sobie podpalam kaktusy, nic więcej. Nic nie robię takiego groźnego, a wy mnie atakujecie. A mnie ten, ząbki swędzą. Mnie ząbki swędzą i mi ząbki wypadli, a ja jestem atakowany ogółem. O, i patrzcie jak przeskoczył, kurde, Spyro. Dara, co tu mamy? Dan. Och, panie Danie. Idź se, zrób zaraz śniadanie. 141, zupełnie tak jak moja linia autobusowa. W sensie moja ulubiona linia autobusowa, która u mnie jeździ. Oj, nie doskoczyłem. Czyli 141 to jest jednak pechowa liczba. Dobra, zapamiętaj. Pamiętaj, że już 13 nie jest twoją pechową liczbą, tylko od dzisiaj 141, tak więc jak będę jechał 141, to będę musiał po prostu ten opancerzony wchodzić do autobusu. No bo tak to inaczej się nie da. Oj, dokładnie, o to chodziło. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem. Okej, nie ma tutaj tych dinożarów. Tak więc został nam tylko ten. Oj, kto tutaj jest? A kto tutaj jest uwięziony? Podejdźmy. Zagadajmy. Ale to za chwilę. Najpierw tak. I teraz posłuchajmy historii. Niech to licho, Spyro. Przeszedłem sprawdzić, co tam u więźnia, ale znowu udało mu się jakoś uciec. Później, kiedy wróciłem poszukać śladów, jeden z tych niesfornych dinozaurów wziął i zamknął mnie w celi. A teraz przeklęte gady przysparzają mnóstwa kłopotów i nic a nic nie mogę z tym zrobić. Ja pierdzielę, ale ty jesteś kurde szeryfie... głąbem. Jesteś głąbem, bo się tak dałeś łatwo porobić. Normalnie wstyd. I ty masz miano szeryfa, no chłopie. Jak ty byś nawet się nie nadawał do zamiatania klatki schodowej albo czyszczenia kibla. A co dopiero kurde być szeryfem. Weź się ogarnij, typie. Zejdź na ziemię. A tak na serio to po prostu pomożemy mu, bo nawet najlepszym zdarzają się takie banalne błędy. Chociaż nie powinny, ale się zdarzają, więc tak, pomożemy mu, nie zostawimy go samego na lodzie. Choć mógłbym, ale nie zrobię tego. To jest dobra, tutaj mamy dinozaury. Dinusie. Pamiętaj zawsze o kaktusach, ponieważ kaktusy tutaj również dają ci klejnoty, Michał. Pamiętaj o tym, ponieważ kiedy będziesz omijał kaktusy, to omijesz też klejnoty, więc miej to na uwadze. Tak więc dzisiaj już jestem zdecydowany, że dzisiaj już kończymy Spyro 3 i tym samym będziemy już przygotowani na Spyro 4, który kiedyś tam wyjdzie. Więc nie będę już robił oficjalnej drogi do Spyro 4, ponieważ licząc 2019 rok, licząc rok 2020,
może nie 20, ale teraz ten rok, czyli 2021, to mogę śmiało powiedzieć, że już mam takową drogę do Spyro trójki, znaczy czwórki zrobioną, więc myślę, że nie ma co po 10 razy ogrywać tych gier. Jedyne co, to myślę, że teraz przystanę na ogrywaniu prototypów, żeby po prostu już być tak w pełni przygotowanym. I jeszcze przed Spyro czwórką zrobimy sobie stary kanon Spyro i ruszymy sobie po prostu na Spyro Enter the Dragonfly, wersja odcinkowa, ponieważ kiedyś tam ogrywałem na live'ach w 2018 roku. I tym razem myślę, że warto byłoby zrobić serię odcinkową ze Spyro Enter the Dragonfly. Ewentualnie może jeszcze Season of Flame zrobimy sobie przed Enter the Dragonfly, żeby podtrzymać ten stary kanon, chociaż nie wiem, czy mi się chce, ale dobra, można i tak. Ja się nie boję wyzwań. 260 na 700 oraz 6 jajców. Więc dobra, lecimy w dół. Zium! Bardzo w ogóle lubię ten poziom ze względu na samą w sobie grafikę, jak i soundtrack, który jest po prostu przepiękny. Słuchajcie sobie sami tego zresztą soundtracku. To myślę, że będziecie mieli podobne zdanie co ja. Romek! Ej, ale słodziak! Ale fajnie sobie żółtego Didusia, czy tam smoczka. Ja to na to kiedyś zawsze Diduś mówiłem. Nie wiem czemu Diduś, ale mówiłem Diduś. Tak więc słuchajcie się teraz jeszcze raz w soundtrack, a ja to na spokojnie ich pocisnę. Okej, jestem teraz z wami z powrotem, już chciałem, żebyście po prostu posłuchali soundtracku. Więc napiszcie, czy lubicie ogólnie ten poziom, czy nie lubicie, za co lubicie, za co nie lubicie tego poziomu. Bo według mnie, mówię, soundtrack jest tutaj bardzo fajny, bardzo przyjemny i bardzo fajnie wpada w ucho, więc nie mam co tutaj, nie mam na co narzekać generalnie. Myk, 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 myk. Dobrze. 450, o kurde, już 400 mamy, ja myślałem, że my przy 300 jesteśmy, a tu 400 już wleciało, proszę państwa. Panie i panowie. Ale my tutaj ładnie pocisnęliśmy już. To zaraz koniec poziomu jest. W zasadzie to można by powiedzieć, że już mamy koniec poziomu. Nie licząc oczywiście zdobycia pozostałych klejnotów, to tutaj już mielibyśmy spokojnie koniec poziomu i moglibyśmy lecieć na czarodziejkę, albo czarownicę, jak to ta wersja lubi mówić, chociaż ja na nią zawsze lubiłem mówić czarodziejka po prostu. No ale czarownica też jako tako brzmi i nawet bardziej pasuje niż czarodziejka. O, a tam coś jest fajnego. Ha, widzicie? Cela jest. Ale my tam jeszcze nie idziemy. Nas to miejsce jeszcze nie do końca interesuje, tak więc nie interesujmy się na razie tym miejscem. Może kiedyś tam pójdziemy. A dokładnie to po zaliczeniu dwóch minigierek, które na nas tutaj czekają. Jedna to jest oczywiście minigierka Spyro, do której teraz się dostaniemy. A druga to jest, jak to w każdych fajnych poziomach, niestety musiało się to spierdzielić, czyli minigierka Agenta 9. Dobra. No to let's go. Jeden z tych dinozaurów wrzucił jajo do zalanego szybu kopalni. Sam bym je wyciągnął, ale słaby ze mnie pływak. Przynajmniej potrafisz się do błędu przyznać. A to, jakby to można powiedzieć, w dzisiejszych czasach jest dosyć rzadka cecha, żeby ktokolwiek z takich lumpiarzy przyznał się do błędu. I dlaczego tak powiedziałem brzydko? Nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu tak wyszło. Tutaj uwaga oczywiście na tych. Kurde, właśnie teraz nie wiem, czy jak omijam tych,
A, dobra, za nich nic nie dostaję. Dobra, musiałem się upewnić. Musiałem się upewnić, dlatego że wydawało mi się przez chwilę, że gdybym ich nie zaatakował, to bym stracił te klejnoty, więc skoro jestem upewniony stuprocentowo, no to myślę, że możemy teraz gnać dalej w takim razie. A, zostałem też trafiony, okej. Dobra, może być i tak, chociaż nie zgadzam się z tym, to tak czy siak może tak i być. I płyniemy do przodu. Okej. Uwaga. Ale tutaj z fuksem, żebym przepłynął. Wow. Wow. Uwaga, 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 uwaga. Wow. Dobrze, udało się. Elliot. Elliot Kid. O, i fajnie, fajnie. Smoczek się tutaj cieszy również. My również się cieszymy. I dobra, brakuje nam teraz 3 jajek, więc podejrzewam, że 2 jajka będziemy mieli w sekwencji z agentem 9, bo jakżeby inaczej. Ale fajnie mu się te nawet świecą u góry. Te takie lampy. To muszę przyznać, że to jest nawet całkiem fajny efekt. Sheriff powiedział, że mogę być jego zastępcą. Więc czas pomóc się rozprawić z dinozaurami! Okej. Okay. To nie jest zły szeryf. Ci bajki naopowiadał. Jeśli się na chwilę uspokoisz i skończysz z tym rabanem, to będę mógł opowiedzieć, co się dzieje. W tych budynkach, które tam widzisz, zaczął się gang Bailey'a. Musisz się tam wybrać i wypłoszyć drani. Cóż, spróbuję ich powstrzymać, dopóki nie zjawi się pomoc. Nie, no, żartuję oczywiście. No to powodzenia! A, i tylko tyle chciałeś mi powiedzieć. Nic szczególnego nie chciałeś mi powiedzieć. Tylko, no to powodzenia. No to fajnie, kurde, gościu. Myślałem, że się jakoś, nie wiem, rozpowiesz, rozgadasz, cokolwiek, ale ty wolałeś wybrać inną drogę, ja widzę. Dobra. To teraz lecimy do przodu. O, tak, dokładnie. Ale w tyłek dostaję, ja pierdzielę, tak 33 życia mam tylko. Przydałaby się tutaj ta sama spluwa, co w poziomie z fajerwerkami, to by było fajne nawet. To by było, powiem szczerze, że nawet bardzo spoko. Bo przynajmniej trochę lekkie ułatwienie by to było, nie powiem, że nie. O, Bentley tam jest i ta Sheila tu jest po lewej stronie. Kurde, oni są poszukiwani? Czemu? Co oni takiego złego zrobili? No to chyba będę miał po poziomie zaraz. Jak nic. A przynajmniej tak mi się wydaje, że nie dam rady z tyloma HP. Tych zielonych się najbardziej boję, bo oni od razu, wiecie, za spluwę biorą, chociaż ci niebiescy to teraz sami widzicie, że rzucili we mnie dynamitem. Tak więc no. O, patrzcie, czerwonego udało mi się trafić. I od razu żeśmy skill pointa zgarnęli, więc gitara siema, już od razu mamy 100 HP. O to chodziło. Ale kurde, ich ciśniemy. Słabiaki, kurde. Słabiaki. O, i tutaj jeszcze się pojawiają. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 o kurde, ty. Dobra, 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 jednak nie słabiaki. Bo jeszcze mnie zaraz pociśniecie. Oj. Dobrze. Nie wiem, czemu gang Bailey'a tak bardzo starał się ukraść jajo. To zupełnie nie w jego stylu. Myślę, że ktoś mu podsunął ten pomysł.
Sharon. Sharon. A co mówi, że to nie było w jego stylu? Jak to nie było w jego stylu? Przecież ten półgłówek chciał okraść to jajo, bo myślał, że se zrobi z tego jakiś interes, no ale... Z jaja smoka se zrobić interes, no proszę was. Trzeba, nie wiem, mieć naprawdę nasrane we łbie. Tak nieironicznie mówiąc. Dobra, tak więc tu już mamy ogarnięte w miarę. Więc lećmy teraz puk, puk. Tu nic nie ma. Puk, puk, puk. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, ja po pewnego łódzkiego youtubera z Łodzi. Hehehe. Dobra, tutaj tak. Tak. Okej, tu będziemy je ogarnięte i... Tu mamy jajo jeszcze, widzicie? Bajo jajo, normalnie. Sergio. Sergiusz, normalnie. Patrzcie, jaki akrobata, normalnie. Co ty odwalasz, gościu? W ogóle mówię, cały czas mnie zastanawiam, o co chodzi z tymi... z tym listem gończym. Ja rozumiem, że wiecie, musieli czyjąś podobiznę tutaj dać, no ale kurde, dlaczego Bentley i Sheila? Z jakiego, kurcze, pieczone powodu oni muszą być? Co oni takiego złego zrobili? Ja się pytam. Pytam się! Okej. 673. Dobra, czyli brakuje nam już niedużo. Coś tu jest jeszcze? A, jeszcze jest. Co jeszcze tam? Co tutaj ci zapomniałem? Sparksik? Czy o co chodzi? Nie rozumiem. Coś mi na prawo pokazuje. Chyba, że w stronę portalu mam iść. No 20 mi brakuje, a z tego co pamiętam, to przy szeryfie były dwa żółte, więc prawdopodobnie już do portalu lecimy. A jak? A jak żeby inaczej? Ty beka byłaby, gdyby się przykładowo strzeliło? I okazałoby się, że te strzały przeleciałyby tutaj, nie? I kogoś bym przypadkowo zastrzelił w Spyro. A niech mnie, czyli w taki sposób uciekają moi więźniowie. Proszę, weź to jajo dinozaura, zanim coś się z niego wykluje i narobi bałaganu. Ale ten chyba był najsłabszy z rodzeństwa. Po pierwsze, to jest jajo smoka, po drugie, zainwestuj w lepszy materiał budowlany, żeby... Nie działy się takie dantejskie sceny, dziękuję. Kiki, 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 kiki. O, aż okulary spadli. Niech mnie diabli porwą. To najsłodszy dinozaur, jakiego kiedykolwiek widziałem. Nie no, wiadomo, że ten, aż mi okulary spadły, ale tutaj se bekę po prostu robiłem. Ci co wiedzą, o co chodzi, to będą wiedzieli, o co chodzi. Poza tym to nie jest dinozaur, tylko smok, ale... Co ja będę półgłówkowi tłumaczył w sumie. Dobra, idziemy stąd. Czas na bossa. No i jesteśmy, kurczę. Jesteśmy w domu, jesteśmy na miejscu. To już wszystkie poziomy, jakie mogliśmy zwiedzić. Więc teraz czas na kryjówkę czarownicy. Nadszedł ten czas. Wszystkie poziomy mamy porobione na 100%, tak więc nic nie pozostaje nam... Znaczy, nie pozostaje nam nic innego jak zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Zobaczmy, co tutaj teraz na nas czeka. Czas skopać tu jakiejś czarownicy! Czas skopać tu jakiejś czarownicy. To, że się podsumował.
Agent 9. To, że się kurcze pieczone podsumował. Ogólnie, jeżeli chodzi o wersję normalną Spyro trójki, to gdybyście grali w wersję europejską, amerykańską oraz wersję amerykańską pierwszą, czy tam europejską platynową, to tutaj nie mielibyście tej samej muzyki, jaką macie teraz, tylko że wiadomo, z remasterowaną, a raczej z remake'owaną, bym mógł powiedzieć, tylko mielibyście tego. Mielibyście muzykę z pierwszego świata z jakiegoś powodu, a w wersji platynowej mielibyście muzykę z drugiego świata. Coś takiego. O, patrzcie, jak oberwała. A tak, to teraz możecie się wsłuchać w soundtrack i zobaczyć, co i jak i gdzie tutaj będzie leciało sobie. Czas się skupić. No, przyznam, że czarownica jako boss to, no, jest ciekawym bossem. Nie powiedziałbym, że jest jakoś super trudnym, ale jest ciekawym na pewno. Na szczęście tutaj cały czas mamy ochronę od agenta 9, za co mu chcę podziękować, mimo że nie uważam go za jakąś najlepszą postać. To jednak tutaj chcę podziękować, że jakoś daje od siebie dużo, bo pomaga nam tutaj w konfrontacji z nią. Tak więc, no, mogę powiedzieć, że dziękuję, panie agencie 9. Niestety pańskie poziomy są dalej do dupy, no ale przynajmniej nam pomagasz. Przynajmniej na coś się przydajesz. No już połowa, kurde, walki jest za nami. Ta uwaga. O, dokładnie. O. Ale oberwała. Ty, nie potrafię kompletnie tym latać, nie? Nie, nie. Aż poza... Ej, widzieliście to, gdzie nas ten wyrzuciło? Poza arenę nas to wyrzuciło. O kurcze. O, dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Jeszcze tyle. Już mało zostało. I proszę bardzo. Właśnie pokonałeś czarownicę. Uratowałeś smocze jaja i przywróciłeś wolność straconemu smoczemu światu. Czym chcesz się zająć teraz, hmm? Może czas na miłe wakacje na wybrzeżu smoków, hmm? Czasem zmieniasz się w prawdziwego żartownisia. Wiesz co, muszę jeszcze znaleźć resztę smoczych jaj. No i chyba łowca znów zniknął, więc sprawdzę, czy nie wpadł w tarapaty. Nie widziałeś go, prawda? Że co? Ja? O, nie, nie. Jeśli jednak gdzieś go spotkam, z całą pewnością od razu cię o tym poinformuję. Hmm.
Dziwna sprawa, Spyro. Zmodyfikowałem portale Avalaru, żeby mnie przeniosły do Smoczego Świata, ale z jakiegoś powodu trafiłem tutaj. Może moje tablice współrzędnych są nieaktualne? Tak, od 1000 lat. To by tłumaczyło, dlaczego książka była taka tania. Skoro skończyłeś kolejny raz ratować świat, odwiedzisz mnie wreszcie w Avalarze? Pewnie, Eloro. Muszę jeszcze znaleźć resztę smoczych jaj, a... Łowca znowu zniknął. Powiedziałeś, łowca? Hej, słuchaj, mogę pomóc. Widziałem, jak się wymyka z... Agencie 9, czy to nie nosoruk? Tam w krzakach? Nosoruk! Zostawcie go mnie! Chcesz dostać fangę, wróg? Koleżko, poczęstuj się laserem! No, dalej! Nie chowaj się! Na pewno łowca jest w dobrych rękach. To znaczy, na pewno niedługo się pojawi. Obiecaj, że niedługo odwiedzisz Avalar. Ile już razy mówiłam ci, żebyś nie drażnił tego łosia? To był pomysł Willy'ego. Tak, tak. To prawda, Willy? Poczekaj chwilkę, Willy. Spyro, świetnie cię widzieć. Cześć, Sheila. Cały dzień szukam łowcy. Widziałaś go? Przykro mi, Spyro. Obiecałam łowcy, że nikomu nie powiem, gdzie poszli. Oni? Ode mnie nic nie usłyszałeś? O nie. O nie, 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 nie. Bardzo przykry widok, Iskier. Kolejny szlachetny wojownik pada ofiarą epidemii miłości. Lepiej nie patrzeć. Cóż, resztę jaj będziemy chyba musieli znaleźć sami. Weź, Spyro, odpocznij sobie. Obejrzyjmy pokaz. Spyro to taki trochę samiec alfa teraz, ja widzę, kurczę. Epidemia miłości, bebebebe. No, ale teraz mieliście właśnie pierwsze zakończenie Spyro. To było właśnie złe zakończenie, gdzie mogliśmy zobaczyć stare postacie, tak jak chociażby Elora, która w ogóle nie wystąpiła w tej grze poza tą cutscenką, tak to w ogóle jej nie było. Mieliśmy profesora, agenta 9, jakby wszystkie postacie, które już tam poznaliśmy w grze, nawet Bentley był. I Bentley udzielał wywiad Spyro, tylko jak zauważyliście, to był wywiad, który odbywał się w Stonehill, czyli w pierwszym poziomie w Spyro 1, no nie? Tak więc taka ciekawostka, taka bardzo ciekawostka dla osób, które nie wiedziały. No i co? Każdy wrócił do swoich krain. A my co? A my wracamy z powrotem. Mamy 147 jajo. Brakuje nam już tylko 3, więc zobaczmy. Co tym razem, gdzie tym razem w zasadzie są te jajka? Nie co tym razem, tylko gdzie tym razem są te jajka? Ale jak widzieliście, to jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o czarodziejkę. Bo kiedy została ona pokonana, jej ręka wypłynęła do góry. I ja wiem, ktoś może powiedzieć, że to równie dobrze jest już martwe ciało, ale proszę was, naprawdę, kto by uwierzył w coś takiego? Tak więc, jesteśmy z powrotem, już jesteśmy na właściwych torach, tak przynajmniej mi się wydaje. O, a co ty tam robisz, gościu? No ale my się na razie tobą nie interesujemy, przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Na razie sobie pójdźmy robić poziom Sparksa, bo myślę, że warto byłoby, szczególnie, że to już ostatni poziom jest. O, jest i Zoe. Zoe już na nas czeka, a raczej Zoe. Na chwilę przed tym, jak skopałeś czarownicy ten jej tłusty tyłek, zdążyła stworzyć fabrykę produkującą mechaniczne robale. Ich zadaniem jest walka z Iskrem, ale i tak są bez szans. Na chwilę przed tym, jak skopałeś...